Siemaneczko, jestem Perpetuum Games, witam was na moim gospodarstwie. Będziemy kosić tawym nowym nabytkiem, kupiłem Case'a 5120. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, Case zaklepany, Case już jest na gospodarstwie. Raz z Turem, teraz kupiłem nówkę sztukę. Tura na jego łodzik 1600 kg. Trochę dłuższy był, zaklepany był do dużego kajza. Ale na szczęście tak się udało robić, żebyśmy jednak mieli tego kajza kupionego, tego mniejszego. Z tego względu, że no, ten bardziej będzie pasował. Lepszy skręt ma. Więc naprawdę fajnie. No kwota całościowo wyszło mi 85 tysięcy. Myślę, że dość fajne pieniążki. Tak na szybko powiedział 85? 80 tysięcy, przepraszam, 80 tysięcy, nie 85 tysięcy, udało się teraz tangować. Z tura 3 tysiące, czyli zapłaciłem 27 tysięcy, no i 53 tysiące za case'a, więc tutaj naprawdę był w fajnych pieniądzach, trafiło się gdzie oni kupi. No to może chyba starszy, bodajże żadnego case'a, którego posiadaliśmy, ale to mnie nie przeszkadza, bo to miało być tylko ciągnik właśnie z elektrohydraulicznym rewersem. To mi tylko zależało tylko i wyłącznie na tym, żeby jednak z jak można powiedzieć miał ten elektrohydraulicznym rewers. Tylko i wyłącznie tamten jednak tego nie miał. Więc no po prostu poszły, tak 30 poszła, no i poszedł właśnie ten poprzedni case. No, czy to będzie słuszny wybór? Czy to będzie słuszny nowy nabytek? Myślę, że tak. Zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie, ale jestem dobrej myśli pod tym względem. Zobaczcie, jak coś mnie zakopało, czy coś. Nie wiem, ciężko mam ustawić teraz UBS-a pod nagrywanie, aby co do czego, ale myślę, że aż tak źle nie będzie. Więc mówię, miałem dobre pieniądze, nawet mi zapłacili za tego case'a, nie zapłaciłbym za apaciem za tego poprzedniego case'a. No wiadomo, ten case tylko będzie potrzebny do typu rzeczy takich jak rzutnik, jak właśnie kosiarka, bardziej czego było, i pyski na buzy, takie rzeczy. Powiecie pewnie, czemu nie koszę na dwie, na dwa zestawy, czy znaczy dwa zestawy, przepraszam, na dwa kosiarki. No, jak to bywa z używanymi sprzętami, czołówka spotkała drobny defekt, którego nie zdąży zniwelować. Więc muszę trosić niestety tylko jednego kosiaku. Typ poszedł po prostu na przekładni. Nie mogę teraz tego dostać, więc po prostu teraz kosimy na tą jedną, a wiecie, że brak było czasu. Skoro mamy nowy czas, postanowiłem znaczy na tą jedną kosiaka, tak? Więc tutaj tak nie ma jakiejś tragedii. Tak to jest dużo szybsza rzeka, no i dużo szybciej można i tak nią lecieć, więc to już mi tam nic zbytnio nie robić, tylko właśnie na dwa zestawy, żeby kosiaki czy na jedną. Więc nie ma co. Powiecie pewnie kuźwa, nowy case. No tak, case po prostu ten się trafi w zajistych pieniądzach. Wiadomo, tu nie ma negacji. Co jest? Nie ma nawigacji, nie ma nic, no ale tutaj nie ma. Szczerze mówiąc, nie ma takiej potrzeby na do niego zakładać. No i to na ten moment, chociaż zobaczymy, nie mówię, że nigdy nie założę, no ale mówię, takich rzeczy jak pyski czy nawozy, raczej on tam nie będzie potrzebował takich rzeczy. Zobaczymy. Strasznie mi tnie coś tutaj w OBS-ach, ile wrócę. Wybaczcie mi, no muszę trochę pokombinować z tym wszystkim. To może być nie tak z tym komputerem. Sumie. Widzicie, to mam ładny cięży, coś go jednak lekko boli. Coś go lekko tutaj męczy. Nie wiem teraz, kto to koza. Musiał popatrzeć, może przestawić na SSD card dwójkę nagrywanie, bo coś tutaj panego niemiłosiernie teraz boli. No ale myślę, że teraz jakoś tam sobie jakieś te odcinki teraz, mam nadzieję, że chociaż dokończę. Nie wiem, za było minut odcinka, teraz też nie minął odcinka będzie. O właśnie. Ale żeby jakoś tutaj było możliwie to mam zobaczcie co do czego z tymi zacznikami, co do czego.
Gramy sobie to na spokojnie, będę miał czas i to wszystko. No i tak, na koncie 125 tysięcy, więc to nie jest takie za pieniądze. Wiadomo, czekam na zakup innego pola, które mam właśnie zakupić. Chociaż czekam, aż gościu weźmie letni owiec. Jedno pole będę kupował. Reszta, myślę, że wszystko będzie przeznaczona na właśnie ten dom, który mam właśnie postawić. Więc zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. No, budżet jest dość spory na to. To budżet. Finansów dużych nie ma, ale są, się mówi, wymogi z mojej strony, jak to ma wyglądać ten dom. Więc no, mówię w budżecie 770 tysięcy. Można powiedzieć, że jeszcze 650 tysięcy trzeba uzbierać. Czy to będzie realne? Czy to będzie inaczej? Czy to będzie możliwe? Wątpię. Bardzo z tego wątpię, że takie coś tutaj da ogarnąć. Zobaczymy. Ale pewno kredytowa będą dość gruby wleć. Nie wiem, jak kupuje za oddaniem, jak sobie odda. No jak odda w ogóle cała reszta, tak? Krówki, krowy, byki, później mięsne. A więc no, to będzie dość ciekawe, tak? Jałówki na pewno, bo jałówki mam mięsne, zamiast byku kupię jałówki, wtedy się machnąłem. Ja to tam nic. Ważne, że to, żeby coś było, żeby się to będzie ruchowało i będzie wszystko ruka. Więc my, to jest mój teraz największy wydatek, tak? 770 tysięcy. Teraz za chałupę, to już jest dość sporo. No widzę, że mimo wszystko poprzestawiania, nie wiadomo jakich tutaj cudaniek i tak dalej jest nieciekawie. Po prostu już się na proces zakończy i to wszystko ma swoje prawa. Więc mówię, no teraz ta chałupa postawić, to jedną jak kupić to wszystko raczej. W tym momencie. A gdzie więcej się nie cipiesz, tak powiem. To nie ma sensu brać i przemalać, tak widzicie, miałem tak 10 tysięcy, kupiliśmy teraz ciągnik, kupiliśmy tego Tura, kosztowało 10 tysięcy. Więc to już jest kwota, która naprawdę jest spora. Na moje gospodarstwo. Więc no, zobaczymy, jak to wszystko finalnie idzie. No kurna, co ci komputerek nalega dzisiaj? Było wszystko ładnie, pięknie, a dzisiaj coś tam... Już ci coś boli. Nie wiem, co jest, czy z tych kompo faktycznie tylko jest... No farming jest zainstalowany. Powinno mieć żadnych problemów, a jednak coś tutaj się dzieje. Jeżeli teraz bym musiał przeżyć sobie ewentualnie nagrywanie na drugi dysk. Wtedy zobaczę, czy to będzie wina dysku. Czy to będzie po prostu wina już komputera, bo jeśli tylko dysku, no to jeszcze mam dwójkę, będą 1 TB na 2,5 giga zapisu, więc to jeszcze tam, wiadomo, nie jest szałowy dysk, znaczy dyskiem, ale będzie pustowość. Zobaczymy to w następnym odcinku, czy to wtedy da za egzamin. No jeśli nie, no to tam nie ma sensu grzebać, tylko trzeba będzie pewnie jechać kupić komputer, niestety. Tego bym nie chciał, ale... No, nie szkoda. Przede wszystkim. Tak. Tutaj kosimy. Tak, ogólnie to jest 3 miesięcy. Czyli to jest 12 tygodni trawa. Nie kosiłem. Tak, 12, 6, 8, tak, 12 miesięcy. No bo to jest dopiero drugi pokos. To jest drugi pokos. Tak miałem szybko. Kwietniowy. Maj, czerwiec, lipiec, tak. No i teraz pewnie są 2 miesiące, tak jak przeważnie było. Nie chciałem teraz też czerwca tego wtedy robić. No to wiadomo, deszcze były. Nie chciałem tej łąk żnąć, nie chciałem tego niszczyć. Więc zobaczymy, jak to będzie po... właśnie... w lipcu, no i powiem szczerze, no w lipcu fajnie to... A nie tak, trawa jest fest, bo deszcze były w miarę. A zboże tak bycie to nie oddało. To się nie ma co oszukiwać. Ale zobaczcie, mieć to na kukurydzy i właśnie teraz w soi.
moja starania. Tylko i wyłącznie soja i kukurydza. To jest moje takie dwa, można powiedzieć, oczka w głowie, które myślę, że najwięcej odradzą. No, będzie miał około 25 ton właśnie jęczmienia. Idziemy sobie do Aksoklasa, zobaczymy co i jak to wygląda. Ale mniej więcej tak, chyba taki ton aż tam mniej więcej im posiadałem, więc no nie ma tak źle. Miałem sprzedawać. Nie wiem, zobaczymy czy będę. Znaczy będę chciał magazynować to, tylko teraz muszę pomyśleć, czy tą halę opłować. Na razie sobie to stoi na przyczepach. Nie za wadami, bo rzepak dopiero będzie głoszony na 3 dni. Bo jednak rzepak nie jest jeszcze w takim stanie, tak powiem, idealnym do kłoszenia, więc mnie rzepak sobie jeszcze nie postoi. Ja sobie cieszę sianokosy, które już ptawy pościnam dażdź mnie kompletuje to fest. Mówię, pościnam sobie te ptawy, wezmę, zobaczę jak to będzie wyglądało, przetrząsnę pewnie sobie, no i pewnie za 2-3 dni, raczej będę już sobie wpasować to bałdy sianko, zobaczyć czy to będzie miało jakieś tutaj pogoda miarę. Bo tak naprawdę, że po tych deszczach to musi tak te 4 kurwa, nie czasu stać, musi stać. Ja już minęło 4, więc za te 3 dni myślę, że już będziemy ten rzepak. No i co, później przygotowanie pod znowu rzepaki z kolei. Jest takie kuźwa monotonia, ale wiecie, na razie nie chcę tego rzepku, bo tak. Muszę sprzedać, czyli musi mi się jedzie, ma to zadać. No jest taki trochę, nie wiem, jakiś taki nieżołomny, ale taki mało słowny. Nie jest słownym gościem, ten facet. A miał przyjechać, miał to wziąć. Na razie no nie przyjeżdża, nie kwapi się tego zrobić. Więc ja jestem troszeczkę w dupie tym wszystkim. Ale myślę, że przyjedzie na dniach. No i powinno być to w miarę już ogarnięte. A nie było, no bo jednak tych belek trochę mamy do sprzedania. To mi zaczepa cała pewnie będzie albo i lepiej tej słomy do sprzedania. Więc trochę to powinniśmy przytulić, a my może brak, że teraz tych pieniędzy brak będzie. Więc wolę już się zabezpieczyć. Ale tej słomy i tak dużo mi nie idzie na gospodarstwie. Więc ja sobie wolę to sprzedać i tak na luzie mi starczy tego co będę miał. No bo tak, jeszcze mi zostaje po pszenicy słowa. No i wiecie, to pojedźmy tutaj na jedno pole. Jeszcze pożytnie, przeżytnie słoma i właśnie jednego kawałka jęczmienia idzie na sprzedaż po prostu. Ale mówię, a tak to zostaje reszta. Jeżeli będę miał już większy zapas, będę wiedział, że mi na pewno dostarczy, no to wtedy będę ewentualnie to sprzedać. Nie wiem, czy wy ogólnie tutaj byliście, czy byście gościli tutaj ze mną na odcinku, czy nie. To taki ten kawałek jest taki napikuśny dość mocno pod tym względem ukształtowania. Powiem szczerze, że tak, muszę chyba ją przeorać, przesiać ją bardziej. No bo tak, to wymaga wapna, żeby ją przytalerzować. Po prostu przesiać, nie ochrać, tylko przytalerzować, obłożyć ją jako taką i będą aktywować generalnie leżówką. Wezmę sobie i właśnie sieję tą łąkę, tam wapno, bo tam troszeczkę wymaga. Wiecie, ta łąka była kupowana już kawałek temu czasu i po prostu, wiecie, jest, bo jest. Sieje się, to się dzieje, jak to wygląda. No i to tak editura z tego, jak to nie ma na kutawy. Nie wiem jak to wyglądałoby pod względem pola, czy to by oddało. Powiem, że tutaj ten teren jest taki już dziwny, można powiedzieć. W sensie, że nie wiem, czy to by oddało. Kurwa, już sąsiad zawarł, ja pierdzielę po pszenicy. Zajebisty, szybki, kurwa gościu. To trzeba przyznać. Naszych gościu. No. Może być. Bardziej kombinat, bo tam PGR bardziej. PGR-owskie klimaty. Przeciałki. Dlatego nie chyba się śpieszą teraz. Miałbym nadążyć. Na wszystkim. Po prostu teraz zobaczyć. Ułożyć co się da, później po prostu zasiać.
mnie chciał zwalić, jak będzie mówił. Tak samo jak ja, wiecie, rannym. No co, tak jak chciałem, w czwartek spasowałem sobie, dzisiaj już jestem, znaczy w piątek, czyli wczoraj, jak macie. Powiem szczerze, no fajnie to wyszło, że byłem wielki okrągły, nie byłem w kostki, miałem być w kostki, no ale Maciek przeprowadzał, nie udało się. No i co, robiłem wielki, pracowałem to. No powiem szczerze, no nie ma jakiejś tutaj tragedii, udało się to zwieść, nie wiem, 3 godzin, czy więcej jak 3 godziny, nie wiem, nie patrzę na zegarek, ale sama suma, fajnie się udało, teraz może padać, lecz mi to już nie przeszkadzało ani wcale, można powiedzieć. To, łąki jeszcze nie są do położenia, że pewnie poniedziałek, pewnie to skosić. Tam gdzie będę mógł oczywiście skosić, będziemy sobie na siano jeszcze to uprasować. I wtedy po prostu na czwarty etapie, można powiedzieć. No, duży plon nie liczę, bo tam teraz nawozy nie budowane. Za późno się człowiek tak trochę, znaczy może nie obudził, ale tak trochę nie za bardzo się wstrzeli, bo tak. No, miało się dawać nawóz, deszcze przyszły, jechać się nie dało. No nic, no co zrobić? Przesady. To jaka ten nie broi. Ten case. No i tak po prostu wyszło, że mam trochę większy trzeci pogłos, ale tam sobie zbiorę to. Tam gdzie będę mógł oczywiście i tam gdzie będę miał tarę, bo na jednej działce zbytnio powiem szczerze nie mam. Na dołku wymiany płata trawa. No bo tam pewnie coś tam przytnę, ale pewno nie całość. No bo spadnie chyba limo, które takie teraz ceny są, więc to bez sensu. Więc muszę pomyśleć. Ale mówię, pewnie poniedziałek będę cały czas chciał. Przetnę co nieco. Chyba sobie pewnie babki na siano, no i czwarte pryzmy i będzie elegancko, tam może jest 20 kolejów wszystkiego odpiła sobie. Zawsze coś do kosza i będzie kokosza, to się mówi, więc na to się nie martwię pod tym względem. Mam tylko nadzieję, że w tym roku paszy mi nie zbraknie, to powinno być elegancko, bo pryza w tym roku jest zajebistym, zajebiście bezodpowo, jest w uchwale uproszczonej, nawet rybka będzie aktywna. Ja powiem szczerze, no coś pięknego jest tu zrobione. No i mi się podoba, wiadomo, może nie jest taka jak po owce, porze, ale też mnie w okolicy tam robili na orkę i jest taka sama jakość koryzy, więc nie widzę jakoś tam okolicy, które to podoba fajnie bliste warunki, chyba tak samo jak burak cukrowy, jeśli nie mylę, to że buraka cukrowego to ja nie posiadam, więc ja mogę coś o tym powiedzieć, ale tak ogólnie fajnie to wygląda. Więc no, myślę, że w tym roku paszy raczej nie powinno mi zbraknąć. To mogę powiedzieć. Siano kiszonki też jakoś tam w miarę mam. No co jeszcze? No, siano kiszonki teraz wyciąć to nie mam w sumie, tak sobie teraz myślę. Siano mam jeszcze tam z, nie wiem, chyba z 50 kulek. Siana jest ma jeszcze gdzieś tam miesiąc czasu pierwszej trawy. No teraz to żebym tam sam sobie dał do rozkminy, to nie? Czy mi chyba starczy, czy mi nie starczy. No. No to będzie ciekawie. Ale to będę dopiero rozkminiał sobie później. Faktycznie mi zrobić, jak nie to jeszcze gdzieś tam sobie dorożę coś. Ale myślę, że gdyby na to trzeba 4 pokłosy w tym roku na gospodarstwie udać się nam zrobić. Aby tylko tak było. Nie do tego trzeba będzie teraz nałożyć dać, znaczy tego nie dopiero ścinać. To troszeczkę mnie smuci. Ale jeśli tak trzeba będzie, to trzeba tak będzie zrobić. Chciałbym ten następny tygodnie robić. Drugi mama jedzie, ma wyjazd. No mogę powiedzieć, że mam taka mały wyjazd. No wiecie, jak mi nie ma, bo zawsze mam, która pilnuje tynków. Wiecie jak to jest teraz, żeby
jechać, bo ona jak sama się jest, no to troszeczkę tak, troszeczkę słaba jest. Ja bym cię mówił troszeczkę lewicza, bo wypiłbym. Ale znaczy one są tutaj włożeniem słabym do tego. Po brzętach. Muszę pewnie w przyszłym tygodniu to jeszcze ogarnąć. No i powinno być elegancko. Jeśli się do uda, to będzie zajebiście, jeśli nie, no to będę musiał 20 do tego ciąć trawy, to trochę będzie mnie spuściło. No nie dam rady później, będę w tym czasie pomieścić. Chyba, że tam na raty, jak to się mówi, letnie kawałek. Później tam, wiecie, poprzątam, pojadę znowu docinać. Tak jak chyba czegoś nie lubię. Wieczorami. Jeśli muszę, to robię, ale nie lubię. Jak mi się za dnia robi, i się nie muszę martwić o to, czy jak coś się stanie, to prawie będę widział, co też się stało, czy nie. W wyniku czy danej maszynie, ale to wiecie, film i tafi pływa. Dobra, ja nie przedłużam udeczki, bo i tak nie oszukujmy się. Nie oszukujmy się, i tak byś chyba się nie grabia, więc wolno nie ryzykować. Więc w dzisiejszym odcinku byłoby tam tyle. Myślę, takie już nie wiem, się zbadało, co się dzieje. Dzięki za oglądanie. Trzymaj się, jakoś na razie. Cześć.